Temat, który poruszę w tym odcinku, często budzi kontrowersje, a silne emocje blokują ludzi od rzeczowej dyskusji. Choć seksualność jest naszą prywatną sprawą, tak w momencie, kiedy zamierzamy stworzyć z kimś związek, już taka nie powinna być. Dlaczego? Postaram się przedstawić dany problem w jak najbardziej obiektywny sposób, aby kobiety, jak i mężczyźni go zrozumieli. Dlaczego więc mężczyźni tak bardzo interesują się tym, z iloma partnerami spała kobieta przed nimi? Jak to bywa przy trudnych pytaniach, odpowiedź nie jest oczywista, lecz złożona i wielowątkowa. Istnieją dwie ogólne składowe, od których możemy rozpocząć rozwiązywanie tego problemu. Zanim zacznę, zwrócę się do kobiet, aby lepiej mogły wstawić się w naszą sytuację i punkt widzenia. Czy kiedykolwiek miałaś doświadczenie, a założę się, że tak, kupienia drugiego ubrania w atrakcyjnej dla ciebie cenie, tylko po to, aby po tygodniu czy dwóch zdać sobie sprawę, że istniał kod rabatowy, który dałby ci 50% zniżki na ten sam przedmiot? Jak się czujesz, gdy dowiesz się o istnieniu tego kodu? Raczej nie za dobrze, prawda? Nawet mogłaś narzekać i próbować przekonać firmę, aby uwzględniła kod po zakupie. Widziałem wiele kobiet, które starały się tak zrobić. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, dlaczego to robisz? Czy chodzi tylko o utratę pieniędzy? No właśnie nie do końca. Działasz w taki sposób, ponieważ dowiedzenie się o kodzie rabatowym zmienia twoje postrzeganie zakupionego przedmiotu. Jeszcze 2 tygodnie temu byłaś bardziej niż szczęśliwa, wydając pełną kwotę za to ubranie. W tym momencie, kiedy dowiedziałaś się, że zapłaciłaś 100% więcej niż musiałaś za tę część garderoby, nie jesteś w stanie patrzeć na to ubranie w ten sam sposób jak kiedyś. Nie jest już tak atrakcyjne i pożądane w twoich oczach. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że nie kupiłaś czegoś wartościowego w atrakcyjnej cenie, tylko przepłaciłaś za coś taniego. A to nie jest najlepsze uczucie, nieprawdaż? Więc co to ma wspólnego z historią seksualną i związkami? Otóż wiele rzeczy. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że ogólnie mówiąc, istnieje swoisty wyścig zbrojeń między mężczyznami a kobietami na rynku seksualnym. W bardzo uproszczonej wersji wygląda to tak. Mężczyźni starają się uzyskać jak najwięcej seksu od kobiet za jak najmniejszą ilość czasu, energii i pieniędzy, a kobiety starają się uzyskać jak najwięcej czasu, energii i pieniędzy od mężczyzn za jak najmniejszą ilość seksu. Oczywiście jest to uproszczenie, ale musi być w tym trochę prawdy, bo zazwyczaj nie widzimy takich zachowań, gdy odwrócimy rolę. Więc, kiedy mężczyzna faktycznie jest z tobą w związku, zabiera cię na randki, słucha twoich problemów, spotyka się z twoją rodziną, zabiera cię na wycieczki i wspiera cię emocjonalnie, inaczej mówiąc, inwestuje w ciebie dużo czasu, energii i pieniędzy, a potem dowiaduje się, że swojego czasu spotkałaś faceta przy barze, godzinę później wylądowaliście w łóżku, a następnego dnia ten mężczyzna urwał z tobą kontakt, będzie czuł się tak, jak ty, gdy dowiedziałaś się o tych kodach rabatowych. Czyli będzie czuł się totalnym głupcem, bo przepłacił za coś, co ty jawnie jesteś gotowa sprzedać za ułamek ceny. I mogę cię zagwarantować, że to zmieni sposób, w jaki zawsze cię postrzegał. To jedna część odpowiedzi. Druga część pytania, dlaczego mężczyźni interesują się historią seksualną kobiet, jest jeszcze bardziej pragmatyczna. Ogólnie rzecz biorąc, aby dowiedzieć się, jak się ludzie naprawdę czują, znacznie bardziej dokładne i wiarygodne jest obserwowanie tego, co ludzie robią, niż tego, co mówią. Faktem jest, że ludzie potrafią ruszać ustami i mówić cokolwiek. Mogą mówić takie rzeczy jak kocham cię lub jesteś najlepszym facetem, jakiego kiedykolwiek miałam lub nie mogę przestać o tobie myśleć. Ludzie mogą mówić co tylko chcą i z tego powodu zawsze istnieje możliwość wątpliwości, czy słowa naprawdę odzwierciedlają ich doświadczenie i rzeczywistość obiektywną. Również prawdą jest, że jesteście w stanie zrobić dużo więcej w sypialni z mężczyznami, do których czujecie większy pociąg seksualny, są dla was atrakcyjni, których lubicie bardziej, z którymi czujecie silniejsze połączenie. Gdy jesteś nim zafascynowana, będziesz bardziej dostępna seksualnie pod każdym względem i chętnie złamiesz zasady, które rygorystycznie stosujesz dla innych mniej atrakcyjnych mężczyzn. Tak więc, łącząc te dwie rzeczy, dowiadując się o historii seksualnej kobiety, mężczyzna może potwierdzić słowa kobiety przy pomocy jej działań i określić, jak bardzo jest przez nią pożądany. Dlaczego? Bo jeśli mężczyzna dowie się, że z innymi mężczyznami robiła pewne rzeczy wcześniej lub częściej niż z nim, logicznym wnioskiem, jaki wyciągnie, będzie, że nie jesteś do niego tak przywiązana, jak byłaś do innych mężczyzn w przeszłości, z którymi chętnie i entuzjastycznie robiłaś wiele rzeczy w łóżku. A to także sprawi, że poczuje się jak głupiec, bo będzie mu się wydawało, że jest dla ciebie tymczasową opcją, gdzie odpoczywasz od szaleństw. To jest druga część odpowiedzi.
Jeśli połączysz te dwie części, rezultatem będzie mężczyzna, który teraz czuje, że płaci dwa razy więcej za połowę mniej. To zdecydowanie nie jest najlepszym uczuciem na świecie. Aby dopełnić odpowiedź, warto również wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Mężczyzna chce się czuć pożądany i że jest wyjątkowy. Jeżeli wie lub zdaje sobie sprawę, że wiele mężczyzn cię pragnie, ale ty wszystkich odrzucasz i pragniesz spędzić intymne chwile jedynie z nim, to sprawi, że staniesz się dla niego bardzo wartościową kobietą, którą darzy ogromnym szacunkiem i będzie pragnął cię chronić, a także zrobić dla ciebie wszystko. Przynajmniej tak powinien się zachować. Jest to niemożliwe, aby tak się czuł, jeśli wie, że jest po prostu jednym z wielu. Jak to się sprawdza w moim życiu osobistym? Cóż, jeśli dowiem się z jakiegoś powodu, że kobieta nie zamierza być bardziej otwarta, dostępna i zwariowana seksualnie ze mną, niż była z facetem, którego w przeszłości uważała za najbardziej atrakcyjnego, po prostu dochodzę do wniosku, że związek z nią nie jest tego wart. Nie dlatego, że uważam, że należy mi się, mam prawo dostać od niej to samo. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem dla każdej kobiety, a niektóre kobiety uważają mnie za bardziej atrakcyjnego niż inne, co jest w porządku. Wnioskuję, że związek nie jest tego wart, bo chcę być tylko z kobietami, które uważają, że jestem dla nich najlepszy, najatrakcyjniejszy, które są do mnie bardzo przywiązane, które są entuzjastyczne i podekscytowane tym, że są ze mną. To jest doświadczenie, którego szukam, a najlepszym sposobem, aby kobieta mogła wyrazić to uczucie, jest poprzez czyny, które wykonuje ze mną. Wszystko inne to tylko puste słowa. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy moje wyjaśnienie było zrozumiałe. Oczywiście proszę o polubienie filmu i zasubskrybowanie kanału. Do zobaczenia.